Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na vloga. A jeżeli się nie znamy, cześć, jestem Basia. Na moim kanale dowiecie się, jak w łatwy i prosty sposób można rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Dzisiejszy odcinek jest długi, ponieważ składa się z 2 tygodni pracy u mnie na działce. Zachęcam Was do subskrypcji kanału. Teraz zaczynam sobie u siebie pierwsze wykopki czosnku. Jest to czosnek ozimy. Mogłabym w teorii tak naprawdę jakieś 2-3 tygodnie wcześniej wykopywać. W poprzednim roku robiłam to pod koniec czerwca. W tym roku robię to naprawdę późno, bo jest większa połowa praktycznie lipca. Czy to dobrze, czy źle? Jestem troszkę spóźniona. U każdego pogoda jest inna. U mnie na szczęście w ostatnim czasie było dość sucho, więc ten czosnek jest prawdopodobnie zdrowy, nic mu nie jest, ale ja już go powyrywam. Powiem Wam szczerze, że na pewno zejdzie mi to dość długo i będę się musiała nieźle z nimi siłować, bo w gruncie rzeczy, no tak jak wspominałam, nie padało, więc jest dość sucho, ziemia jest twarda, zbita i te czosnki będą raczej kiepsko wychodzić. Pamiętajcie, że jeżeli czosnek któryś Wam się przypadkiem uszkodzi, u mnie tak było w niejednym przypadku, to niestety nie będzie nadawał się do długiego przechowywania. Więc polecam go albo wysuszyć, zamrozić lub przetworzyć. Jest naprawdę mnóstwo różnych opcji. Piszcie w komentarzach, czy Wy ten czosnek ozimy swój już wykopywaliście, czy jeszcze nie. Różnie z tym bywa, w zależności od regionu, w jakim miejscu mieszkacie. Tak jak wspominałam, ja bym mogła dużo wcześniej, ale nie jest aż tak źle. Czosnek wykopujemy wtedy, kiedy jeden listek jest praktycznie cały zżółknięty, jeżeli liczymy listki od dołu, dwa kolejne na przykład do połowy, czy mniejszej połowy. U mnie jest już trochę bardziej sytuacja rozwinięta. Ważne jest, aby co jakiś czas systematycznie sprawdzać nasze czosnki, czy przypadkiem nie nadają się do wykopywania już, przykładowo, czy nie ma jakichś szkodników, problemów, czy nie gniją po prostu, bo jest to ważne. Bo równie dobrze moglibyście na przykład wykopywać je w czerwcu, w momencie, kiedy na przykład doszłoby do właśnie gnicia ząbków, czy na przykład do ataku jakichś szkodników. Ja pilnowałam, co prawda tam raz, znaczy na 2 tygodnie wyrywałam jeden ząbek, sprawdzałam w ogóle, jak wyglądają. Miały się dobrze, dlatego nie śpieszyłam się zbytnio z ich wykopywaniem. Też nie miałam zanadto zbyt dużo czasu. Ważne jest, aby zdążyć przed takim albo zgniciem tych ząbków, albo przed rozpadaniem się główek. Bo te główki w momencie, kiedy będą przejrzałe, będą się rozpadać na poszczególne ząbki. I w sumie nie ma w tym nic złego, ale ten czosnek musimy szybko zebrać, w sensie szybko przetworzyć. O, jak już zbierzemy, to musimy szybko przetworzyć, bo niestety kiepsko będzie się nam przechowywał, będzie po prostu gnił, pleśniał i tak dalej. Lepiej, jak te główki są złączone, w całości nieuszkodzone. Możemy przycinać te korzonki. Ja za chwilę pokażę Wam, jak ja je przygotowuję do suszenia. Pokażę Wam też, gdzie suszę. Będę suszyła w zasadzie tak samo, jak w poprzednim sezonie, czyli po prostu w szklarni. Będę musiała na pewno te ząbki wymyć. Tak, ja będę ząbki myła, ponieważ one... Ludzie często nie zalecają moczenia takich ząbków, takich główek prosto świeżych. Dla mnie to jest trochę bez sensu, bo no i tak już są teraz mokre, wyciągnięte z no, w miarę wilgotnej ziemi, więc nie widzę podstaw, żeby ich nie moczyć, przynajmniej nie umyć z tego nadmiaru piasku. I jestem ciekawa, jak Wy robicie. Czy Wy myjecie te swoje ząbki, te swoje główki czosnku świeżego wykopanego przed suszeniem, czy nie? Tutaj mam też ukorzeniane już truskawki. Był niedawno filmik o truskawkach na kanale, jak je pielęgnować, zarówno o truskawkach, jak i poziomkach, jak je pielęgnować po zbiorach, jak przedłużyć plunowanie poziomek, więc zachęcam do jego obejrzenia. Tam jest dużo ciekawych informacji. Mi brakło czasu i niestety tylko troszeczkę posprzątałam w tych truskawkach, ale to nic. Ja jeszcze będę robić porządki we wrześniu, jak będę rozdawać sadzonki. Po prostu wtedy wezmę się do pracy. Tych czosnków jest u mnie mega dużo, mnóstwo. Myślę, że tak dwa razy więcej niż w poprzednim sezonie, co mnie bardzo cieszy. Przydają mi się te czosnki bardzo do przetworów.
zwłaszcza do ogórków kiszonych. Kiedyś wspominałam Wam, że testuję różne metody tworzenia przetworów właśnie z ogórków, jeżeli chodzi o różne przepisy na ogórki kiszone. Szczerze powiem Wam, że dokładnie po 3 tygodniach otworzyłam słoiczek i są mega dobre te ogórki, stworzone z przepisu takiego najprostszego, jaki udało mi się znaleźć, w sensie prosty, nieprosty, bo dla każdego prostota w tworzeniu ogórków kiszonych będzie miała inny wymiar, ale mogę Wam powiedzieć, że moje ogórki są po prostu zalewane taką letnią, przestudzoną, taką letnią wodą. Wcześniej była czy zagotowana, dodana jest sól niejodowana. Do słoików dodaję dużo kopru, dużo czosnku, dużo chrzanu. Dodaję też po listku porzeczki, winogrona oraz czereśni. Jestem ciekawa, czy spotkaliście się z takim przepisem. No oczywiście bardzo ciasno układam ogórki, potem wszystko jest zalewane tą zalewą ze solą. Taka jedna czubata łyżka stołowa, ta duża, na litr wody. Zakręcam i odstawiam na 3-4 dni w ciepłe miejsce. No, u mnie stoi w kuchni. Później, jak widzę, że ta woda jest taka mętna, jest taki osad, już pierwszy etap fermentacji jest już za nami, ja wkładam potem te ogórki do lodówki na kilka dni, też 3-4. I potem trafiają do piwnicy. U mnie piwnica nie jest niestety zbyt dobra do przechowywania przetworów, ale nie jest zła, bo jest tam dość ciepło, na pewno chłodniej niż w mieszkaniu, ale jednak nadal ciepło, więc jeżeli, tak jak ja, nie macie warunków, nawet nie macie piwnicy, to super, super sposobem jest właśnie zatrzymanie procesu fermentacji poprzez przechowywanie przez jakiś czas, kilka dni, 3, 4, może 5 w lodówce tych słoików i potem na przykład schowanie do szafy, do jakiegoś takiego pomieszczenia, w którym macie swoje przetwory lub właśnie do piwnicy. Tutaj jak widzicie są moje czosnki. Są czosnki mniejsze, większe, takie, które są w jakiś sposób uszkodzone przeze mnie podczas zbiorów, ale na to nie zwracamy uwagi. Oczywiście te, które są uszkodzone, trafią wcześniej do przetworzenia. Tamte ładne, eleganckie do suszenia. Jak widzicie, ja na szybciutko opłukam po prostu te ząbki, te główki całe. Myślę, że to jest dobry sposób. Jeżeli chcecie, to możecie już teraz poprzycinać te korzenie. Szczerze, ja tego nie robię, mi to nie przeszkadza. Potem tak trochę śmiesznie wygląda warkocz, który robię. I będę teraz w mojej przecudownej szklarni, w której jest więcej brandy niż wszystkiego, wieszać te główki całe. W tamtym roku również tak zrobiłam. Super w taki sposób te czosnki wyschły. Przekładam po prostu za barierkę, chociaż jedną ręką to jest bardzo ciężko. Ale zaraz ogarnę to wszystko i Wam pokażę. Przekładam i suszę. Szczerze, było teraz tak gorąco ostatnio, że długo to suszenie u mnie nie potrwało. Tak do tygodnia. Później, jak już widzę, że są takie ładne, przeschnięte te czosnki, zbieram, zabieram do domu, tworzę warkocz. Co do mojego warkocza, no to chwalić się nie będę swoim arcydziełem, bo niestety nie mam talentu, jeżeli chodzi o fryzjerstwo. Ale właśnie, tworzę warkocz i później po prostu u mnie wisi to w miarę w przewiewnym miejscu w mieszkaniu. Nie jest to akurat kuchnia. Fajnie wiszą, one jeszcze trochę dosychają. Równie dobrze można powiesić je... O, to jest mój koperek. Wyrwałam cały koper, wycięłam cały koper, który był w szklarni. Tego kopru w tym roku jest tak dużo, że nie oszczędzam do ogórków kiszonych. Bardzo się cieszę. Na początku, jak był jeszcze świeży, to dawałam świeży, ale teraz po prostu ten koper wysechł, więc daję teraz taki suszony koper. Mam nadzieję, że przetwory wyjdą również pyszne. Naprawdę. Ogromny koper, praktycznie mojej wielkości, wysokości, więc naprawdę super. Pokażę Wam teraz w takim lekkim przyspieszeniu, jak wygląda ogródek. Później będę pokazywać troszkę dokładniej i wolniej. Po 2 tygodniach, taka różnica pomiędzy 1 tygodniem a 2, to będzie dla Was. Więc zobaczycie, jak szybko coś urosło lub coś zmarniało, bo tak też jest. Piszcie, jak tam Wasze ogórki, jak tam Wasze w ogóle uprawy, warzywa i pomidory. To mnie bardzo ciekawi, bo z pogodą u nas ostatnio różnie.
Pietruszka na razie taka malutka, że nie ma w ogóle o czym mówić. Cebula i chwasty dominują. Tutaj jest marchewka. Potem pokażę Wam, jakie duże marchewki już u mnie są. Powiem szczerze, nadawałyby się do wyrywania już. Zwłaszcza te odmiany wczesne, ale gdzie ja to będę trzymać? Raczej wyrywam ja na bieżąco. Jest bób. Pomalutku kończymy uprawę już bobu. Pokażę Wam potem, jak eksperymentalnie postąpiłam z bobem na koniec sezonu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj są krzaczki pomidorków, które są na polu, na które nie było miejsca w szklarni. Tutaj jest pietruszka na nasionka, zobaczymy. Tutaj są pomidorki koktajlowe. Myślę, że one jako pierwsze będą dojrzewać, co mnie bardzo cieszy. Szałwia cały czas wypuszcza nowe przyrosty, będzie kwitła od nowa. Spoko, niech kwitnie. Tutaj kolejny bób. Ten jest jeszcze trochę mniejszy, więc na razie no jeszcze sobie rośnie. Teraz pokażę Wam moje arbuzy. Tak, piszcie, jak tam Wasze arbuzy. To był chwast, ale tu jest arbuz już. Wytwarzają kwiaty. Późno jest, już jest lipiec, a one dopiero kwitną, no ale cóż zrobić. I tak jest wcześniej niż w tamtym roku, bo w tamtym roku to pewnie w sierpniu. Więc może w tym sezonie uda się więcej uzyskać plonów, jeżeli chodzi o arbuzy. Są na razie w większości kwiaty męskie, bez zalążka owocu, ale myślę, że na dniach się to poprawi i będą kwiaty żeńskie. Mam nadzieję, że dojdzie też do zapylenia i będą super owocować. Borówki moje amerykańskie pomalutku są w takiej połowie zbiorów, jestem, tak myślę. Pomalutku dojrzewają, nierównomiernie, co mnie cieszy. Jak widzicie, widać różnicę w owocach. Są to dwie różne odmiany, które Wam teraz pokazuję. Jedne owoce są mniejsze, drugie są większe. Te mniejsze owoce są też trochę z mniejszej roślinki, więc to też trzeba mieć na uwadze, ale warunki uprawy mają w zasadzie takie same, więc myślę, że odmiana ma znaczenie, jeżeli chodzi o wielkość owoców i o ich ilość. Tutaj są moje bzy. Tak, lilak. O, przypomniała mi się nazwa. Tutaj kolejne pyszne borówki. Piszcie, czy coś ciekawego, jakieś przetwory robicie z borówki amerykańskiej. No i tutaj minuta ciszy. U nas to będzie parę sekund. O co chodzi? Co tu poszło nie tak? Rosło, rosło i zdechło. No ja cież usło. Łudzę się, że może odbije od korzenia. Nie wiem. Koleżanka z boku żyje, dobrze się ma. Chociaż się tak super, to nie wiem, bo chyba ma jakąś chorobę, ale Jezus, nie wiem, co to jest. Ciężko w ogóle o tej roślinie znaleźć jakieś informacje w internecie. Jakie mało pospolite to roślinka. Kupiłam, bo chciałam mieć fajną, a tu wyszło jak wyszło. Kupiłam dwie, żeby dochodziło do zapylania krzyżowego, no ale jak będzie jedna, to w sumie też dojdzie do zapylenia, ale może nie na mniejszą skalę. To jest ta moja jucha, co kwitnie. Bardzo się cieszę, że kwitnie. Mszyce są, także mszyce mają raj. Ja mam piękny widok. Dogadamy się. Piszcie, ile Wy macie w tym roku takich ogromnych kwiatów juk. Jestem bardzo ciekawa. Jeszcze pomalutku się już kończą, ale jeszcze są u mnie zbiory tej malino-jeżyny. Już pomalutku na dniach będzie koniec. Na szczęście będzie malina zwykła, więc spoko, damy radę. Tutaj są zarośnięte moje bakłażany, które zjada systematycznie stonka. Jeszcze nie kwitną, co mnie martwi, bo powinny być już owoce, gdzie tam kwiaty. Jakoś tak wszystko u mnie w tym roku wolno, jak i w poprzednim. Tyle dobrego, że te rośliny są naprawdę duże i będą kwitły na dniach pewnie. Tylko właśnie, muszę złapać ten moment kwitnienia, bo chcę, żeby doszło do zapylenia i chociaż malutkie owoce mieć tak, żeby Wam pokazać, jak wyglądają, albo nawet dla samej siebie, żeby wiedzieć, jak one będą szybko rosły, ile dojrzewały. Straszne problemy, powiem Wam. To są moje pomidory, które... Nie wiem, co poszło nie tak. Nie wiem, naprawdę nie wiem. W tym roku zaszalały totalnie. Ja wiem, że może tu jest o jakieś 4-5 sezonek za dużo. Ja wiem, że one poszły po prostu każda w inną stronę. Rozrosło się tak. Nie złapałam tych wilków. One już są po części przycięte. Ale nadal burz totalny. Tutaj są moje trawy. Jest to kostrzywa sina z moich własnych sadzonek wysiewana w poprzednim roku. Nasiona moje, w sensie kupne. Teraz właśnie chcę pozbierać nasiona i spróbować, czy będą dobrze kiełkować, więc wyzbieram nasion tyle, ile się da.
I powiem szczerze, że planuję posadzić te trawy w tej rabacie koło kompostownika. Jak ogarnę tą rabatę już w końcu, to Wam pokażę. Pewnie to będzie na kolejnym odcinku, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to Was zapraszam na kolejny odcinek. To są moje cukinie. Jak widzicie, jakiś desperat, biedny ślimak zeżarł całą skórkę z takiej małej cukinii. Wezmę to, urwę, bo to nie ma sensu, jeszcze by gdzieś zgniło. Piszcie, jak tam Wasze plagi ślimaków. U mnie w tym roku jest totalna masakra. Totalna. Jak w poprzednim roku było nawet spoko. Mimo, że nie pada, bo w tym tygodniu, tym pierwszym, który Wam teraz pokazuję, to nie padało. Naprawdę, było tam jeden troszkę deszczyk. Teraz w tym drugim praktycznie codziennie pada i martwię się o pomidora. To już jest w ogóle inna kwestia. Ale jest miliony ślimaków. Walczę z tym, jak mogę, ale szczerze to naprawdę. Zeżarły mi jedną dynię. Taką, to był jeszcze mały owoc, ale już zawiązany rósł sobie. Martwię się o swoje większe dynie. Wiem, że czym większy owoc, tym będzie mieć twardszą skórkę, więc może się do nich nie dobiorą, ale piszcie, jakie Wam szkody zrobiły. Bo to, że kapusty sobie żreją tam na okrągło, to a, dobra, niech jedzą. Tylko żeby się od tych moich dyń odczepiły, albo przypadkiem na arbuzy nie wpadły, bo no głowa mała po prostu w tym roku. Mnóstwo kwiatów pomidorów. Pewnie Wy już swoje pomidory jecie, a u mnie dopiero kwitną, ale już są zawiązane owoce w większości przypadków, więc będzie dobrze. I teraz pokażę Wam, co zrobię z tym swoim bobem. Po pierwsze, najważniejsze, co zrobię, to go przytnę. Nie będę wyrywać. Jeżeli Wy chcecie nie eksperymentować tak jak ja, to również polecam przyciąć, ale przy samej ziemi. I ja będę przycinać tak naprawdę kilkanaście centymetrów nad ziemią. Myślę, że tak do 20. O, i tak przycinam sobie wszystkie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. W teorii jest szansa, że te roślinki zaczną od korzenia wypuszczać nowe pędy. I może będą na nich nowe strączki. Zobaczymy. Jeżeli jest jakiś taki, jak tutaj, dość młody przyrost, to ja go zostawiam. Robię z tego eksperyment u siebie. Piszcie, czy Wy kiedyś tak zrobiliście, czy jednak wyrywacie, czy przycinacie przy samej ziemi. I na przykład, nie wiem, sadzicie od nowa ten bób, bo również takie osoby widziałam na Facebooku, jak właśnie pokazywały. Jestem ciekawa, jak u nich z tym zbiorem i kiedy ten zbiór by był, ale bardzo ciekawy temat. Naprawdę mega ciekawy. Potem w kolejnej części filmu pod koniec pokażę Wam, jak wygląda ten bób przycięty po tygodniu i zobaczycie, jaka jest różnica. Trochę to nie wygląda na razie, ale spokojnie. Został bób, została mięta i kwitnące sałaty. O, zapomniałam słówka. Mam nadzieję, że właśnie za niedługo te sałaty będą już na tyle pięknie kwitły, że będą mieć nasionka, bo chętnie bym je wysiewała już teraz na jesień. Przypominam, że tak naprawdę teraz jeszcze w ogrodzie można wysiewać mnóstwo ciekawych rzeczy. Rośliny korzeniowe, praktycznie wszystkie. Można fasolki jeszcze. Co ja bym jeszcze wysiała? Rzodkiewki, sałaty. Wysiewamy, chociaż to będzie już troszkę późno, więc jak najszybciej. Wysiewamy kapusty, brokuły i kalafiory na rozsadę. Więc jeszcze mnóstwo rzeczy. Idziemy. Powiem Wam szczerze, że taki mam chodnik zarośnięty, ale spokojnie, już jest wykoszone, żeby właśnie trochę zminimalizować te moje ślimaki. Tutaj jest szklarnia, jak widzicie, czosnek wisi i jak widzicie, pomidorki są jeszcze niezbyt wysokie, ale po tygodniu będzie mega różnica. Więc zobaczcie za chwilę, jak będą pomidorki wyglądać. Tak jak mówię, po kilku dniach one tak szybko rosną w oczach. Oczywiście już teraz jest wszystko zarośnięte, już teraz za bardzo przejścia nie ma, ale jak to u mnie norma? Myślę, że jeżeli dobrze pójdzie, to będzie w tym roku również mnóstwo pomidorów do zbioru, co mnie mega cieszy. Pewnie Wy już swoje pomidory zajadacie, u mnie jeszcze chwileczkę to potrwa, myślę, że tak z tydzień, dwa. Pojedyncze sztuki są, owszem, u roślin koktajlowych, u tych odmian koktajlowych. No ale jeden, dwa pomidorek dziennie to za mało, żeby cokolwiek z tym zrobić, więc tak na bieżąco sobie zjadam.
tak po prostu. Idziemy, pokażę Wam teraz, tutaj są moje kapusty, czosnki. Te czosnki też za niedługo zostaną wyrwane, ale jest to czosnek ten wiosenny. Tam są z tyłu moje ogórki. Jak pamiętacie, z tyłu w tych skrzyniach były u mnie groszki. I te groszki zostały przeze mnie wyrwane, a na ich miejsce posadziłam ogórki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj jest moja fasolka szparagowa, karłowa. I też już kilka razy zbierałam i cały czas zbieram, co mnie bardzo cieszy. Super zbiory. Sadziłam tak naprawdę niedużo tych fasolek, a zbiory są naprawdę duże. U nas bym powiedziała, że jak na nas to wystarczające. Tak jest nam dość ciężko to wszystko przejadać na bieżąco, więc oczywiście są niektóre z tych warzyw, które zbieramy, mrożone i przetwarzane na bieżąco. Słoików w tym roku już narobiłam mnóstwo, 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 ale jeszcze dużo przede mną, więc pracy co nie miara. Piszcie, jak Wy sobie radzicie z uprawą w ogóle wszystkiego w swoich ogrodach, z ich pielęgnacją tych rzeczy, z jeszcze domem, pracą, dziećmi i tym wszystkim. Jestem ciekawa, jak Wy dajecie sobie z tym wszystkim radę. U mnie, no jak co, ja widać, że zarośnięte, czyli mam dość mało czasu, jeżeli chodzi na ogród w tym roku. Co rośnie, wszystko to rośnie. Tutaj są moje groszki i ten groszek też będzie wyrwany, a na jego miejsce trafią ogórki. Trochę tego zbierania będzie, no cóż, cóż, za dużo to źle, za mało jeszcze gorzej, jak to mówią. Tutaj są moje kalafiory, kalafiorów i brokułów w tym roku nazbierałam mnóstwo. Część oczywiście na bieżąco do obiadu jedliśmy, część jest zamrożona. Tutaj jest kalafior, nie, brokuł, przepraszam, który był oberwany, róża główna, jak widać, i wyrosły różyczki mniejsze, boczne. Więc jak widzicie, to co w poprzednim sezonie było u mnie, dla mnie zaskoczeniem, w tym roku się powtórzyło. Cieszę się bardzo, ale mam już wysiane nowe nasionka na ten jesienny zbiór. Zobaczymy, w którym miejscu to wsadzę. Na razie, tak szczerze powiem, że miejsca nie mam. Ta rozsada jest jeszcze mała, ma jeszcze czas, pewnie pod koniec sierpnia trafi do gruntu. Postaram się, żeby była dość dużą właśnie rozsadą, takie duże, były piękne te roślinki. Spróbuję je też nawieść w trakcie tworzenia rozsady, żeby sobie na spokojnie później dały radę, jak trafią do gruntu, do tych moich skrzyń. Może uda mi się jakimś sposobem, tylko ja wiem, że jak dobrze pójdzie, to moje pomidory będą bardzo, bardzo długo w szklarni. Może uda mi się coś do szklarni dosadzić, jakieś właśnie rośliny kapustne. Tutaj jest moja kapusta. Jest to kapusta stożkowa ekspres. Rośnie najszybciej u mnie. Jak sama nazwa wskazuje, jest ekspres, ale jest przepyszna, łatwa w uprawie. Nie wymaga zbytnio mocnej pielęgnacji. Oczywiście nawożenie podstawowe. No, jak widzicie, super jest duża. I teraz nastał kolejny u mnie tydzień i w tym tygodniu mocno pada. Naprawdę intensywnie padało kilkanaście razy. Raz nawet prawie cały dzień, więc no, warunki są jakie są. Tyle dobrego, że roślinki ożyły, mają się super, pięknie ruszyły, ale takie częste deszcze jednak sprzyjają chorobom grzybowym, sprzyjają szkodnikom, ślimakom, no więc widzicie. Tutaj jest dynia i tak, czy to jest dynia makaronowa, czy ja coś mieszam, jeżeli chodzi o tą odmianę? Jeżeli wiecie, to piszcie w komentarzach. Jeżeli wiecie, jak wyglądałaby dynia makaronowa, czym by się różniła od tej, to też piszcie, bo jestem ciekawa, bo mam kilka dyń i jakoś tak jestem skłonna powiedzieć, że to jest dynia makaronowa. I jeżeli by to była ona, to piszcie, kiedy taką dynię się zbiera. Jak się przebarwi, co nie? Czy źle coś mówię? Tutaj są te moje... nie szałwie. Jakże to szła nazwa? Ja też. Nie przypomnę sobie. Wiecie, co to jest? Lawenda. O! I oczywiście mączniak. Także powodzenia, Basiu, z tymi dyniami w tym roku. Cukinie. Takie sobie, jeżeli chodzi o ich listki. Też mączniak prawdziwy. Trochę żółte są. No,
Zobaczymy, ile jeszcze poowocują. Owoce jak już mają, to staram się zbierać dość wcześnie, ale nie było mnie tak ze 2 dni i ta jednak cukinia dość mocno, mocno wyrosła. Ale piszcie, co robicie ciekawego, jakie przetwory. Kukurydza ogromna, wyższa już ode mnie, mimo że jest w skrzyni, to możemy jej uznać, że no, dorosła do mojego wzrostu, 1,60 m, jeśli ktoś by był ciekawy. Oczywiście też są tutaj papryki, na razie wyglądają dobrze, mają ładne owoce, a tutaj jest kukurydza, która jak widać bardzo chce być podsypana, ale niestety w związku z tym, że tutaj jest mnóstwo innych roślin, nie mam jak jej podsypać. No i wytwarza sobie swoje własne korzenie, takie boczne. Tutaj jest jabłoń i ta jabłoń, jak widzicie, kwitnie. Czy coś mnie ominęło? Muszę chyba sobie poczytać o tej jabłoni, bo tak, tutaj są owoce już zawiązane, tam są kwiatki, a tak się dynia nazywa, bo o dziwo ma znacznik. Piszcie, czy taką jabłoń macie u siebie w ogrodzie i czy też u Was coś teraz nietypowego kwitnie, co nie powinno. Tutaj jest jeżyna, to jest jeżyna bezkolcowa, pomału nadaje się już te owoce do zbioru. Będzie tych owoców trochę u mnie. Fajnie, że popadało, bo jeżyna jednak lubi mieć dość wilgotno, więc na spokojnie sobie te owoce będą teraz dojrzewać. Jeszcze jest mnóstwo czerwonych. Przydałoby się trochę ciepła i słoneczka, chociaż z tego, co ja tu widzę, to na polu, jeżeli chodzi o temperaturę nocą, jest dość kiepsko. Jeżyny dość mocno się rozrastają, więc o tym musicie pamiętać. Jest to roślina właśnie dość ekspansywna. Potrafi zarosnąć inne rośliny, które rosną z boku. Ja mam problem z nią, jeżeli chodzi o moją jedną porzeczkę czerwoną, która jest dość blisko posadzona i co jakiś czas muszę ją ratować przed jeżynami. Te wszystkie nowe przyrosty, które jeżyny wytworzyły, będą w przyszłym roku miejscem owocowania, więc też nie możemy wszystkiego przyciąć. Tutaj jest moja dynia. To jest dynia, która jest zapoczątkowana. Początek ma w skrzyni, a tak się pięknie rozrosła. No i właśnie, to jest ta druga strona moich jeżyn. Już część jeżyn pozbierałam, nawet borówki amerykańskiej trochę. A stworzymy sobie z tego jakiś ciekawy placuszek. Można też oczywiście jakiś, nie wiem, drzem, czy na przykład kompot. Mnóstwo różnych pomysłów przychodzi mi do głowy. Te moje dynie śliczne, a rabarbar to nie wspominajmy. I tak jak Wam mówiłam, tutaj były te moje trawy kostrzewasina i je przesadziłam. Udało mi się je przesadzić w inne miejsce, właśnie w tą rabatę koło kompostownika, ale to pokażę Wam kiedy indziej, niech one sobie tam na spokojnie rosną. Trochę mam brudne łapki, ale tym się nie przejmujcie. Pokażę Wam, jak wyglądają teraz moje brzoskwinie i o co chodzi. Znowu będą chore. Były pryskane przeze mnie już kilka razy, stety lub niestety. Staram się walczyć, wywalczyłam, pięknie odżyły i widać od nowa objawy choroby. Ktoś też tak ma, czy tylko u mnie tak szaleją? Naprawdę przyrosty nawet mają, piękne liście i wszystko i naprawdę praktycznie nie ma jakichś uschniętych gałęzi. Nie przycinałam, pięknie naprawdę sobie odrosła. Owoców zero, to prawda, ale ją uratowałam, to było dla mnie najważniejsze. I z powrotem zaczynają się objawy choroby kędzierzawości. Także nie wiem, to sobie dozbieram trochę borówek, bo jednak w pudełeczku mam jeszcze trochę miejsca. Ładnie owocują w tym roku borówki. Nawet przy tej suszy, która była jeszcze jakiś czas temu, więc super. Myślę, że ta ściółka bardzo dużo im pomogła. Co mnie cieszy, że ją zrobiłam. Nawet dość ładnie to wszystko jeszcze wygląda. Trochę przerastają chwasty przez tą ściółkę. W największej, najwięcej jest oczywiście skrzypu polnego, ale skrzyp lubi takie kwaśne podłoże, więc no, w tym przypadku to jest raczej takie naturalne. Borówki też lubią kwaśność, więc no. Tu kolejne moje borówki, ale te jeszcze niestety nie są dojrzałe. Paproć też super się ma w tym środowisku. Pięknie rośnie w zrębkach. Tam są moje skrzynie, pierwsza to były te pomidory, tam jest ta pergola.
Tutaj są krzewy owocowe, a teraz drzewa owocowe. Teraz pokażę Wam moje winogrono, jak się ma w tym roku. Powiem szczerze, że jak na winogrono, które jest naprawdę krótko, pięknie w tym roku planuję owocować. Zobaczymy, jak to wyjdzie do końca. W tamtym roku, w momencie zbiorów, była jedna kiść. I w momencie zbioru pojawił się, moim zdaniem to był mączniak prawdziwy. Piszcie, czy Wy w jakiś sposób teraz jakoś zabezpieczacie te grona, te kiście, ogólnie winogrona przed chorobami grzybowymi, czy raczej jak już się coś pojawi, a jeżeli tak, to czym byście mi polecali oprysk zrobić? Czy to miałby być, nie wiem, miedzian, czy całkiem coś innego, no nie mam pojęcia. Tutaj jest ta moja malinojerzyna. Już kończy się jej owocowanie. Była dość długo. Jeszcze gdzie nigdzie można znaleźć parę owoców, ale jednak to już jest koniec i trzeba będzie ją wyciąć. Tutaj jest moje drugie poletko z borówkami i tutaj jest jedna z odmian borówek, które są nietypowe. Jest to Pink Lemoniade, coś takiego. Bardzo łatwo ją znaleźć w internecie, jeżeli będziecie chcieli kupić. Szczerze, jeszcze jej nie jadłam, bo w poprzednim roku nie było na niej owoców, więc zobaczymy, jak smakuje, czy bardzo różni się smakiem od tych zwykłych, nie wiem. Jeżeli macie, to piszcie w komentarzach, na co powinnam się już teraz nastawić. Chętnie spróbuję i Wam powiem, czy faktycznie czuć jakąś różnicę. Będzie na pewno później owocować, mimo że jest, będzie taka różowa, nie będzie wcale taka ciemnofioletowa, granatowa, tylko właśnie taka wpadająca w róż, to jeszcze trochę jej brakuje, bo owoce są dość twarde. No a to znaczy, że jeszcze do dojrzenia, do takiego gotowości do zjedzenia, no brakuje, może tydzień, dwa. Szczerze to nie wiem, no bo w tamtym roku nie było owoców. Pewnie te się skończą, a tamte się zaczną, więc jak dla mnie to super. Myślę, że jeżeli będą smaczne, to może jeszcze gdzieniegdzie gdzieś znajdę miejsce i dosadzę sobie, chociaż mam chyba dwie albo dwa krzaczki, myślę, że tak, że mam dwa krzaczki tej wersji pink. Piszcie, czy Wy macie jakieś super odmiany borówki amerykańskiej, która jest nietypowa, rzadka w uprawie, kiepsko dostępna. Bardzo chętnie poczytam, może coś sama nowego wprowadzę. Tutaj jest skrzynia z moimi paprykami. Powiedzcie mi, co to jest. To jest chwast, co nie? Jakieś kulki się zawiązały, owoce. Liście fajne, wszystko fajne, ale nie wiem, to wygląda na chwasta, boję się wyrywać, poczekam na Was, co powiecie. No ja bym dała sobie, nie wiem, ja bym powiedziała to chwasta, co to jest, to nie wiem. To są moje papryki, papryki mają się dobrze, wyglądają ślicznie, mam jeszcze dużo kwiatów, ale owoców zawiązanych też jest sporo, jak widzicie. Nawet już są owoce dojrzałe. Tutaj jest ta wersja, z tego co pamiętam, to jest wersja Oda. Powinny być one dużo większe, te papryki, niż są, jeżeli chodzi o wielkość owocu. Jak wyszło, tak wyszło, więc dobrze. Jak będę miała, myślę, że jeszcze chwilkę poczekam, więc jak zerwę ją, spróbuję, to Wam powiem, czy jest dobra. Ale jeżeli Wy już macie, to piszcie w komentarzach, czy to jest smaczna odmiana i czy takie małe owoce to są normą, czy tylko u mnie takie malutkie wyszły. Jak widzicie, moje bakłażany, jak nie kwitły, tak nie kwitną. Obraziły się na mnie w tym roku. Też jest parę tutaj papryk i jedna tam gdzieś odmiana. Jeden pomidor, samosiejka jakaś. Nie wiem, skąd się wzięła, ale ładnie tam rośnie w tym gąszczu, więc zostawiam. Nawet tutaj za bardzo nie widać, ale wiem, że tam jest. Myślę, że powinno być ok. Teraz pokażę Wam moje ogórki w szklarni, bo to też jest bardzo ciekawy temat u mnie. Zjawisko dość niespotykane. Pierwszy raz mam, no i oczywiście mączniak. No mączniak jest strasznie rozwinięty. Aż się dziwię, że te ogórki jeszcze żyją. Teraz pokażę Wam, jak po tygodniu. Po pierwsze, zawiązał się owoc, a po drugie już jest taki duży. Może to nie było dokładnie 7 dni, może to było 8 dni, ale to i tak jest bardzo krótki czas. Tam są jeszcze inne, mniejsze dopiero, które będą się zawiązywać, więc bardzo się cieszę. Na pewno jest szybciej niż w poprzednim sezonie, co się bardzo, bardzo ceni u mnie.
u mnie zawsze wszystko późno, a jednak arbuzy potrzebują ciepła i potrzebują słońca, także wiecie. Co do tego, czy sprawdza mi się ta mata czarna pod spodem, co jest? Szczerze powiem, że tak. Wydaje mi się, że te arbuzy mają cieplej niż normalnie gdzieś w gruncie, by miały rosnąć. Są bardziej rozwinięte, mniej rosną chwasty. Moim zdaniem mają się po prostu dobrze. Też jest lepsza utrzymana wilgoć. Tutaj są dynie. I dynie też rosną, tylko na takim malutkim pasie. I też ładnie rosną, po prostu ładnie. W przyszłym sezonie zrobię podobnie, ale może w samych skrzyniach zobaczymy. Jak widzicie, wszystko aktualne z poprzedniego tygodnia. Fasolka jest, owocuje, jest i co niemiara, więc super. Oczywiście trzeba wziąć się za zbieranie jej, potem za jedzenie, co jest akurat najfajniejszą rzeczą. Piszcie w komentarzach, co Wy lubicie najbardziej. Lubicie siać, pielęgnować, zbierać, czy potem jeść? Jestem ciekawa, którą grupą ludzi jesteście. Tutaj są moje kapusty. Jest tu kapusta, to jest na pewno stożkowa, bo widać, że tworzy się z niej stożek. Super, bardzo się cieszę, że kilka tych stożkowych też mam, bo mam też zwykłe czerwone. I jak widzicie, tydzień różnicy i tutaj są już wsadzone ogórki. O tym Wam wspominam. Jeszcze niedawno rosły tutaj groszki. Ale groszki zebrane, fajnie wszystko przetworzone i teraz czekamy na ogórki. Tutaj też wsadziłam 3 ogórki, a tak na próbę. Było trochę miejsca wolnego, ja trochę ogórków jeszcze miałam. Powiem szczerze, zrobiłam dużą rozsadę. Myślałam, że w miejsce poprzednich ogórków uda mi się wsadzić, ale niestety lub niestety, tamte jeszcze w miarę dobrze się mają, więc tamte zostawiłam i posadziłam w innych miejscach, po innych rzeczach. I to jest nawet dobre rozwiązanie. Moje selery w tym roku pięknie rosną, może faktycznie zawiązanych główek jeszcze dużych nie mają, ale jeżeli chodzi o część nadziemną, jestem bardzo zadowolona. Muszę się Wam przyznać, że kiedyś wspominałam Wam, że będę robiła swoją wegetę i tak, próbowałam, to jest kapusta stożkowa ekspres, tylko że biała. I tak, próbowałam ją zrobić, zrobiłam, udało mi się. Co do tego, jak będzie smakować jako przyprawa, no jeszcze niestety nie testowałam jej zbyt dużo, więc o tym Wam nie powiem, ale mogę Wam już teraz powiedzieć, jakie błędy popełniłam. Jeżeli chcecie ogólnie przepis, to piszcie w komentarzach, na pewno na kanale by się pojawił. Kilka rzeczy za grubo posiekałam i zbyt ciężko mój blender miał, jeżeli chodzi o potem sproszkowanie tego, albo w ogóle zmielenie, więc no... Jeżeli robiliście kiedykolwiek taką domową wegetę, to piszcie, jakie w ogóle składniki używaliście. I tutaj jest, jak widzicie, mój bób. Ten bób ma już od przycięcia, no kawałek minął, ponad pewnie tydzień, widzicie, wypuszcza nowe pędy, tak jakby boczne, nowe przyrosty. Zobaczymy, czy będą z tego cokolwiek będzie. Jak myślicie, obstawiajcie. Pewnie te pędy są za słabe. Pewnie będą malutkie strączki, ale jak na eksperyment dla mnie fajne doświadczenie. Ja mówię, zobaczymy. Nie wypowiadam się teraz, no bo jeszcze jest na to za wcześnie, chociaż widać, że wyglądają te nowe przyrosty dość kiepsko. Dzisiaj moim zadaniem będzie sprawdzić, jak się ma cebula. Dość dużo czasu już upłynęło, jest długo w gruncie. Tutaj jest mój... szpinak malabarski. Wygląda super w tym roku. Pięknie się rozrósł, atakuje inne roślinki, szuka podpór. Pięknie się rozkrzewił, ma fajne takie jędrne liście, jeszcze nie kwitnie. Piszcie, czy Wy macie w swoich ogrodach szpinak malabarski. Mój był wysiedlany tak naprawdę w kwietniu. Pod koniec maja trafił do gruntu i dopiero teraz zabrał się za życie. No więc widzicie. Tutaj są te moje ostatnie sadzone, takie kiepskie. Naprawdę kiepskie pomidory. Każdy inny tutaj jest pomidor, co śmieszne, tak mi się udało. Tam pamiętacie, jak mi turkuć czy cokolwiek to było, podjadło kilka, ze 3 czy 4 skosiło i reszta została i tak jest dużo miejsc. W sensie mało miejsca i tak są te pomidory duże, więc spoko, że tamte zostały zjedzone w takim razie. I teraz bierzemy się za te moje cebule. Szukam tych cebul. Chyba będzie już czas na ich wyrywanie, powiem Wam szczerze. Gdzieś tu chwasty jeszcze są. Zastanawiam się, czy wyrywać, czy nie. Czy Wy macie już wyrwane cebule? Chwalcie się, ile udało się Wam w tym roku plonów uzyskać.
O, moja marchewka. Przyda się, będę robiła leczo. Piszcie, czy lubicie leczo, czy raczej nie jadacie. Ciekawa jestem. Jeszcze sobie może coś wyrwę, jakąś marchewkę. Powiem Wam, że marchewki są duże w tym roku. Naprawdę fajnie urosły. I jedna odmiana w takiej skrzyni jest, też są bardzo duże te marchewki, ale są takie już popękane. Widać, że już powinny być wyrywane. Oczywiście ogromny chwast. Jak ja go uhodowałam, to szczerze to nie wiem, taki wielki. Dobra, nic, super, rósł sobie. Swawola. Tutaj są też pory i te moje ogórki. Przejrzę, jak wyglądają, jak się mają te ogórki i oczywiście będę zbierać ogórki. Myślę, że dużo tych ogórków nie będzie, bo niedawno zbierałam, a ostatnie 2-3 noce były dość kiepskie, było zimno i ciągle padało, więc no wiecie, jak to jest. Ogórki lubią trochę wilgoci, ale jednak bardziej lubią ciepło. No więc pewnie kiepsko urosły nowe owoce. Jak widzimy, kiepsko się mają w ogóle te ogórki. A, już niedługo pewnie padną całkiem. Na tym drugim płotku w zasadzie mają się jeszcze gorzej. Tak, może być gorzej. Dziwne, co nie? O, są ładne jeszcze zbiory. Naprawdę nie powiem pod takim względem, ale no źle się te ogóreczki mają, no źle. Już jest no późno, jeżeli chodzi o tak kalendarzowo na to patrząc, też długo już są. No ale myślałam, że będą jeszcze dłużej. Tak jeszcze cały sierpień. Piszcie, jakie macie tajniki w uprawie ogórków. Jestem bardzo ciekawa. Czy na przykład jakieś fajne, ciekawe opryski naturalne polecacie? Czy jakieś super odmiany odporne na choroby? Tutaj mam wiele różnych odmian. Nawet nie wiem ile, bo nie liczyłam. Może 5, może więcej. No i jak widać, tak naprawdę wszystkie są chore, ale co mogę powiedzieć, to jedne bardziej jak widać, inne trochę mniej. Także pod tym względem ok, jest różnica między odmianami, ale jak widać jest źle, no jest źle. Ale jak widać nie ma takiej odmiany, której by nic nie było, prawda? Każda odmiana coś ma. Ja to pryskam takim opryskiem, co Wam kiedyś wspominałam, naturalnym. Nie podlewam po liściach, no i tak jakoś nawoziłam porządnie. I było długo, długo nic. Znaczy, był ten mążniak prawdziwy, ale to tak naprawdę to było jak nic. No i teraz tak siadło wszystko. To jest moja dynia. Przecudowna, duża dynia. Muszę ją trochę od siatki odsunąć, bo nie wiem, jak bardzo jeszcze urośnie. Żeby nie było tak, że będę z siatki ją wyciągać. To jest moja kolejna dynia. I ona jest taka bardziej żółta, bo to jedna z pierwszych owoców. I właśnie, czy ona już się nadaje do zerwania? Czy jeszcze nie? Nie wiem. Zarośnięte moje truskaweczki i moje ogóreczki z selerem. Co do truskawek i ich pielęgnacji, to tak jak już wspominałam, jest odcinek. Ja jeszcze będę czekać, no bo jednak planuję trochę rozsadzić tych truskawek, trochę rozdać. I teraz jakbym się wzięła za taką porządną pielęgnację ich, to niestety nic by nie wyszło z tych rozłóg, które się teraz ukorzeniają. Dla nich jest teraz ważny moment. No więc o tym pamiętajcie, żeby uważać, jeżeli zależy nam na nowych sadzonkach. Ale wiadomo, nie każdemu z nas na tym zależy. Mi tak, no jednak jedna czy dwie skrzynie takich smacznych truskawek by się przydały. O, co takiej ciekawostki, to jeszcze parę truskawek, jeżeli chodzi o owoce, u mnie będzie. Oczywiście one będą dużo mniejsze, jeżeli chodzi o te owoce, bo to są owoce, które będą z rozłóg, bo truskawki wytworzyły rozłogi, te rozłogi wypuszczają kwiatuszki i gdzieniegdzie jeszcze owoce będą. Tutaj jest moja grządka z kapustami i widzicie, przeoczyłam jednego ogórka. Dobrze, że się odwróciłam, przypadkiem zauważyłam. Taki wielki, niby go widać, a jak się z góry patrzy, to go w ogóle nie było widać. To są kolejne. Jak ja to szukałam, to nie wiem, czy wy też tak macie, że szukacie ogórków i tak nie ma, dobra, nie ma. Potem przechodzicie w sekundę dalej, w sensie parę kroków dalej i nagle tam wszystkie widzicie ogórki. Ogórki to są sprytne. Ja już mówiłam kiedyś, że jak dla mnie owoce ogórków powinny mieć, nie wiem, różowy kolor albo świecić się, żeby mnie dobrze widziała w tych zielonych liściach.
No bo jednak, jeżeli chodzi o kamuflaż, 100%. Taki kamuflaż naprawdę ciężko znaleźć. Tutaj te ogórki w sumie najgorzej wyglądające. A, niech im będzie. I teraz zabieramy się znowu za kolejny test, jak się mają moje cebule. Jak widać, te są już połamane, same z siebie się pokładały. No, cebule są dość ładne, ale widzę, że jest dość mokro. Gdzie niegdzie, no mimo, że mam w skrzynkach, to jest mokro, no bo właśnie ostatnio padało. Dość tak, no, powiem Wam szczerze, że będę zbierać już je. Ja już swoje pozbieram w tym roku. Widzę, że gdzie niegdzie są uszkodzone przez jakieś szkodniki. Tego na kamerze nie widać, ale ja uważam, że to jest już najwyższy czas na wyrwanie tej cebuli, ponieważ nie chcę, żeby ona zgniła. Jednak trochę tego deszczu popadało i chyba jeszcze trochę zapowiadają, ale bardziej niż zgnicia, boję się tych szkodników. Nie wiem, co za desperat zżera cebulę, naprawdę. I wiem, że szkodniki to potrafią wszystko zjeść, no, ale cebulę, no, dałyby sobie spokój. Oczywiście nie sugeruję, żeby się zabrały za moją marchewkę czy coś, ale tak trochę dziwnie, co nie? Też tak uważacie, tylko dla mnie to jest takie wow, coś zeżarło cebulę. No, za każdym razem, jak widzę, czy cebula jest uszkodzona, to ja mam takie właśnie wow, chciało ci się zeżrzeć cebulę, prawdę. I tutaj są moje zbiory. Nie wszystkie, więc jeszcze za chwilę pokażę Wam więcej, ile udało mi się tej cebuli wyrwać. Taka część na razie. Powiem szczerze, że zadowolona jestem, jeżeli chodzi o zbiory. Jestem zadowolona w tym roku. Tutaj mam kolejne cebule. I najpierw powiem tak, najpierw sobie wyrwę chwasta, który jest większy niż wszystkie cebule razem pewnie wzięte tutaj. I tak, cebulki są po bokach. Jak mogą takie duże chwasty rosnąć? No, ja przedtem, ten chwast rośnie bardzo szybko. I jak go się nie wyrwie, jak jest malutki, to potem jest problem, no, że było tutaj dookoła dużo cebul, no to bałam się go nawet wyrwać, bo w tej skrzyni oprócz cebul, chwastów, są też pietruszki. I przy takim wyrywaniu muszę uważać. Ja teraz te pietruszki będę odsłaniać dzięki usunięciu tych cebul. Potem to wyplewię porządnie i zobaczymy, jak te cebule będą rosły. Nie cebule, tylko pietruszki. Jak ta pietruszka korzeniowa będzie rosła. No zobaczymy. Na razie wygląda marnie. W porównaniu z tamtym rokiem to można uznać, że pietruszki w tym roku nie mam. Tak samo jest z pasternakiem. Jak widzicie, tutaj już jest mocno zaschnięte. Brak korzeni, więc trochę nawet troszkę podgnite, więc będę musiała uważać przy segregacji tych zbiorów cebuli. Uważać mocno na to, jak się udało je wyrwać, czy w całości, czy są gdzieś uszkodzone, czy jakieś takie ogólnie dziwne. Wtedy będę musiała je dużo szybciej przetworzyć, bo jednak na przechowywanie są potrzebne takie, no, ładne całe główki, prawda? Tutaj jest mnóstwo tej cebuli. Cebula cebulą pogania. Naprawdę są piękne, duże, są mniejsze. Oczywiście ja, jak widzicie, mam tutaj doniczkę. Wiaderka u mnie nie ma, a gdzie? No, ale doniczki, jak widać, też się przydają. I wszystkie płukam. Lepiej, gorzej, ale jednak z tej ziemi staram się opłukać to wszystko. Podobnie robiłam z czosnkami, jak widzieliście na początku filmu. Tylko na szczęście czosnki wyrywałam tydzień wcześniej, czy troszkę właśnie ponad tydzień wcześniej. Tej pracy w ogrodzie, mimo że jest praktycznie większa połowa sezonu, to takiego intensywnego sezonu, podkreślę, to i tak jest dużo pracy. Jeżeli zebraliście już cebulę, to piszcie, jaka odmiana u Was urosła w tym roku największa. Czy to była cebula z cebulki dymki wysadzana, czy wysiewana i wysadzana potem do gruntu z własnych nasion, czy z nasion właśnie kupnych. Mnie cebula z nasion bardzo nie lubi. Udało mi się tylko kilka roślinek uzyskać. No więc jednak pozostanę przy cebuli dymce. Jak widzicie, ja sadziłam cebulę dymkę troszkę inaczej, ponieważ ja sadziłam ją dość głęboko, w zasadzie zasypując
całą cebulę dymkę. To gdzieś na jakimś filmiku widać. Wam pokazywałam na wiosnę. Więc możecie sobie zobaczyć, jak ja sadziłam i możecie teraz zobaczyć, jakie plony uzyskałam. Te rośliny, o widzicie, tutaj są takie, o, takie, no widać, że nie wszystkie są takie cudowne, są mniejsze, drugie większe. Cebulę w tym roku nawoziłam obornikiem, potem była też gnojówka używana takiego, taka z wszystkiego, a tak to po prostu woda. Była też mączka bazaltowa, no i tyle w sumie. Jeżeli chodzi o to, tutaj są te moje pietruszki. Widać, gdzieniegdzie ta pietruszka jeszcze jest. Jest, jak jest, to jest tak gęsto, a potem nie ma nic. Tutaj są moje poziomki, które były niedawno pielęgnowane. Ładnie zaczynają odbijać. Mają już dużo nowych listków, nawet owoce. Więc spoko, dały sobie radę po tym moim drastycznym cięciu. Dobrze, że popadało. Od razu się mi lepiej zrobiło. W tym odcinku to wszystko. Ja Was ponownie zachęcam do subskrypcji, bo mam statystyki i wiem, że mnóstwo osób nie subskrybuje, a jednak ogląda. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję wszystkim za subskrypcje, lajki, komentarze. Do zobaczenia. Cześć.